Siemano, witam was w 32. odcinku LEGO Miasta. Dzisiaj, ten dzień, rozpoczynamy budowę pełnowymiarowego modulara. Zapraszam. Ale nie powiedziałeś w ogóle, co my tutaj budujemy. Zaraz wam powiem. Chciałem po prostu ruszyć tutaj z kopyta, wybudować to, co jest tutaj pewne i niezbędne. To oczywiście nie będzie tak wyglądać, właściwie to trochę was oszukałem, ale nie powiem jeszcze dlaczego. Najpierw wam wytłumaczę, jaki miałem w ogóle proces myślowy przy wyborze modularu. Powiedzmy, że są trzy podstawowe budynki w każdym mieście. Szpital, remiza i posterunek. Posterunek, jak wiecie, jest do kupienia i na pewno go kupię, mówiłem to już wielokrotnie. Zostaje nam szpital i remiza. Szpital moim zdaniem będzie zdecydowanie bardziej skomplikowany, trudniejszy, dlatego zostawiam sobie go na później, a modularem, którego budowę rozpoczniemy dzisiaj, będzie właśnie remiza. No i mówiąc, że was oszukałem, to mam na myśli to, że tutaj tak naprawdę będzie musiał być gdzieś wjazd, no bo na parterze remizy będzie oczywiście garaż dla wozu strażackiego. I zaraz sobie to wszystko tutaj wymierzymy. Nie ukrywam, że będę się inspirował tym modularem, który był dawno, dawno temu. Chyba to był w ogóle pierwszy LEGO modular. Trochę będę się na tym wzorował, ale też nie do końca. Jak to u mnie będzie w tym sporo improwizacji, zwłaszcza, że niestety nie dojechały do mnie moje ostatnie LEGO zakupy i trochę brakuje mi klocków, ale ja w sumie lubię takie sytuacje, bo to wyzwala dodatkową kreatywność zawsze. No dobra, troszkę tutaj pobudowałem, jak widzicie, mniej więcej tak to będzie wyglądać. Nie przywiązujcie się do tych ścian, ja pewnie jeszcze to będę kilka razy zmieniał. Ja tak buduję, wiecie, próba, patrzę, co z tego wychodzi, kolejna próba, poprawki i tak dalej. Nie mam nic jakby z góry nałożone. No i co? Tu na pewno będzie wjazd. Trzeba będzie tutaj zrobić coś takiego i użyć najlepiej tego gotowego elementu do takich rzeczy, chociaż nie podoba mi się ten kolor. Wiem, że są te elementy jeszcze w kolorze białym i będę prawdopodobnie polował na to. Nie wiem tylko, jak zrobić to, żeby to właziło do góry, tak jak to było w oryginalnych zestawach właśnie z remizami. Będę musiał sobie to potestować, no ale na razie tylko pokazuję wam, jaki tu będzie układ. Tu będzie wjazd. Już wiem, że ten duży wóz strażacki mi się tutaj nie zmieści, ale mam jeszcze jeden trochę mniejszy, więc to nie jest żaden problem. A może zbudujemy własny? Cholera wie. Tak czy siak, tu będzie miejsce na jeden wóz strażacki i tyle. Tutaj będzie no takie pomieszczenie typowo garażowe, gdzieś oczywiście schody do góry i tam już będzie coś ala takie biuro. Na pewno będą tutaj trzy piętra, tak jak we wszystkich klasycznych modularach. Ale na 100% nie ma takiej opcji, żebyśmy robili jedno całe piętro na jeden odcinek, a już na pewno nie na początek, bo tutaj musimy dużo jeszcze rozplanować. Dzisiaj będzie pewnie więcej właśnie rozkminiania niż samego budowania.
dobra, dochodzę tutaj powoli do jakiegoś konsensusu, jeżeli chodzi o to, jak ma wyglądać ta ściana. Nie chciałem budować takich pojedynczych drzwi, bo moim zdaniem pojedyncze drzwi to mogą być do domu, a do miejsc takich, powiedzmy, publicznych, chociaż paszporta nie do końca jest miejscem publicznym, ale no wydaje mi się, że powinny być po prostu jakieś większe drzwi. Może wymienię te drzwi, bo one mi tak średnio tutaj pasują, ale na razie niech jest coś takiego. Chciałem mieć jedno okno, chociaż jedno. Tutaj jeszcze na pewno pomajstruję przy tym, żeby to nie było takie po prostu cztery dziury w ścianie. Jakoś to ozdobimy. No i co? I tutaj też ozdobimy ten wjazd. On będzie inaczej ozdobiony niż to, bo nie mam już więcej tych sztabek. Myślę, że tutaj dam po prostu tile i jakoś to będzie fajnie wyglądać. Takie tile były oryginalnie właśnie w tej remizie starej. No zobaczymy, jak to będzie wszystko wyglądać. Myślę, że tą ścianę będziemy mieli dzisiaj skończoną. Oczywiście tutaj na wysokości parteru tylko. Dobra, jest mały problemik, jak zwykle, bo zgubiłem klocki. Brakuje mi brików z tą taką szczeliną po środku. Jestem pewien, że gdzieś je miałem, ale za cholerę nie mogę ich znaleźć. Mam tutaj niezły burdel i będę zaraz to sprzątał, ale i tak tutaj wszystko przeszukałem i kompletnie nie mam pojęcia, gdzie one są. Przepadły, no trudno, będę musiał je po prostu dokupić. W każdym razie niestety to mnie trochę stopuje, bo budować tutaj w górę nie będę mógł. Dlatego, że budowanie czegokolwiek na tych klockach blokuje tą szynę. Więc to niestety tak zostanie, a ja teraz się skupię na czymś innym. Na doświadczeniach z budowy banku nauczyłem się, że ważne jest tutaj, żeby rozplanować mniej więcej ten układ pomieszczeń, więc ja teraz poplanuję przede wszystkim, gdzie będą schody na piętro, bo wiem, że jak to skaszanie, to potem będę się dużo męczył. Tu jest na szczęście sporo miejsca, myślę, że aż za dużo tego miejsca jest, więc nie powinno być problemu, ale warto to rozplanować już teraz.
Dobra, wiem, pobiłem właśnie jakiś rekord Guinnessa w kategorii najdłużej budowane schody w historii schodów, przynajmniej z Lego. Nie potrafię wam wytłumaczyć, dlaczego to zajęło tyle czasu, ale nie jest to takie łatwe, jak się wydaje. Wiem, zawsze tak mówię, ale pewnie jest łatwe tak naprawdę. W każdym razie, no mega dużo czasu na to poświęciłem. Na początku próbowałem to zbudować, jak widzieliście, za pomocą takich cegiełek, bo te czerwone, ciemnoczerwone zostawiam sobie na kolejne piętro, tak. Kolejne piętro będzie w całości praktycznie skonstruowane z nich. Myślę, że to da bardzo fajny efekt. A nie chciałem budować takich zwykłych, nudnych schodów, no bo one tutaj będą stanowić jakby znaczną część całego tego wnętrza, więc myślę, że takie coś jest ok. Ciekaw jestem, co wy o tym myślicie. Przy okazji wybudowałem to już na wysokość pierwszego piętra, więc tutaj w tym miejscu już będę mógł kłaść tile, żeby odczepić sobie sufit. No i to mi generalnie powinno sporo pomóc, nie będę musiał potem za każdym razem używać czegoś takiego, czyli odmierzonej właśnie wysokości piętra. Mam już taką bazę, podstawę i no teraz tutaj oczywiście, jak to w modularach, bardzo dużo budowania ścian. Nie chciałbym, żeby to były takie zwykłe puste ściany, więc tutaj na pewno coś damy. Nie wiem jeszcze, co tutaj będzie. Nie planuję tego wszystkiego z wyprzedzeniem, jak już mówiłem, ale na pewno będzie się tutaj bardzo dużo działo. Tyle, nie chcę tutaj na siłę wymyślać jakichś dziwnych konstrukcji. Poczekam, aż przyjdą mi klocki, których mi tutaj zabrakło, czyli cegiełki przede wszystkim, tutaj różne rzeczy do zrobienia jakichś fajnych okien i tak dalej, ozdób na tym froncie. No i brakuje mi tych klocków, tak jak już mówiłem. Znalazłem jeden, ale no niestety, kurde, potrzebuję, żeby to było parzyste. I co? Zajmiemy się wnętrzem. Tutaj naprawdę jest mnóstwo do roboty. Wydaje mi się, że jak na początek, jak na pierwszy odcinek, jak na start, to jest ok. Odcinek może nie będzie jakiś super długi, ale wybudowaliśmy sporo. Sorry, że zostawiam to tak rozbebeszone, ale no wiecie, to jest modular. Tutaj jest tyle do roboty, że nie da się tego zrobić w ten sposób, że w jednym odcinku zamknąć całe piętro. Tych odcinków pewnie będzie z 7-8 co najmniej, myślę, że może i 10, nie wiem, na ten moment ciężko mi powiedzieć. Piszcie, jak wam się podoba to, co do tej pory tutaj zbudowałem, co jest do dupy, jakie macie pomysły, co dać tutaj w środku i na piętrze i w ogóle co myślicie o pomyśle budowy remizy. Jestem naprawdę bardzo ciekaw, co mi napiszecie w komentarzach. A, jeszcze chcę powiedzieć parę rzeczy, bo tutaj na pewno się skapnęliście, że ten bok wygląda wstrętnie. No i spoko, wiadomo, jak wyglądają boki w modularach, ale aż tak wstrętnie to nie będzie. Ja, jak przyjdą mi klocki, powymieniam to na normalne briki. Na razie po prostu chciałem zobaczyć, jak to będzie się prezentować ze ścianą od środka, też żeby po prostu móc cokolwiek wam pokazać, ale te ściany sobie poprawimy. Przy czym, tak jak mówię, no to jest modular, więc te boki nie mają znaczenia. Tyłu też nie będę budował, bo u mnie ten modular będzie stał w takim miejscu, że nie ma opcji, żeby ten tył
był widoczny, więc nie będę na to marnował klocków. To będzie zwykły po prostu kwadrat, prostokąt. Po bokach i z tyłu, z zewnątrz nie będzie zupełnie nic ciekawego. Skupiamy się na froncie i wnętrzu, no i oczywiście dachu. Montowanie tego domiasta na tym etapie jest trochę bez sensu, ale chciałem wam pokazać, że to jest prawdziwy modular, to znaczy wszystko jest tutaj spasowane, chodniki, krawężniki, wielkość, wszystko tutaj jest tak jak w modularach i myślę, że efekt finalny będzie niezły. Na pewno nie zbuduję niczego takiego jak oryginalne modulary, bo jeszcze do takiego poziomu mi bardzo dużo brakuje, ale myślę, że wstydu nie będzie. Moim celem jest to, że kiedy wejdzie tutaj ktoś, kto nie siedzi w Lego, żeby nie był po prostu w stanie odróżnić, co jest kupionym modularem, a co jest zbudowanym przeze mnie. Oczywiście ludzie siedzący w Lego, Lego maniacy, mocerzy rozpoznają to od razu, ale dla lajka może nie być to takie oczywiste. Ostatnio wybieraliśmy imię dla tego topiącego się ziomeczka i najbardziej spodobała mi się propozycja Zbychu Moczara od użytkownika Olu, nie wiem jak to przeczytać, ale punkt ląduje na twoje konto. Dzisiaj oczywiście nie będziemy nikogo na siłę ładować do remizy, skupimy się na obszarach, do których zawsze można dodać jakieś minifigi. Myślę, że może to być znowu nasz zakątek przy wodospadzie. Tam mi brakuje zwierząt, więc damy tam niedźwiedzia. Ten niedźwiedź nazywa się Miś Niepuchatek i myślę, że będzie fajnie tam pasować. A nowego minifiga damy na farmę, bo obiecałem wam, że tutaj będzie więcej postaci. Myślę, że pora wprowadzić farmera. Jest to ziomeczek, który był w zestawie z traktorem, no więc ewidentnie jest to farmer. Dałem mu łopatę i on będzie tutaj ogarniał ten biznes. Jednak stwierdziłem, że bardziej będzie mu pasować ta taczka. I to wszystko na dzisiaj, nie zapomnijcie dać suba, jeżeli jeszcze tego nie robicie, bo cały czas sporo widzów mnie nie subuje, a przypominam, że zbieramy te suby, zbieramy na 5000 subskrypcji, kupujemy nowego modulara i zapraszam was też wszystkich oczywiście na Discord, na nasz serwer Legownicy, dużo fajnych rzeczy się tam dzieje. Tyle ode mnie, dzięki, na razie, cześć.